Witamy na kanale MMA Info. Mam przyjemność ogłosić Wam, że dołączam do naszego zespołu jako nowy lektor. Mam na imię Dominik i czuję się pasjonatem MMA, który nie tylko śledzi ten sport, ale również oddycha nim na co dzień. Z moim głosem będziemy razem wchodzić w świat walk, analizować wydarzenia i dzielić się emocjami związanymi z mieszanymi sztukami walk. Będzie to prawdziwa uczta dla wszystkich fanów MMA, bo razem przyniesiemy jeszcze więcej pasji i profesjonalizmu do naszych relacji. Kawul o gali w Gorzowie. Wikłacz o planach na UFC. Borek o rewanżu Adamka z Kalidowem. Okniński odpowiada na słowa Adamka. Grabowski odpowiada Różelowi. Tybura wyzwany do walki. Patryk Kaczmarczyk, zawodnik kategorii piórkowej KSW, wyraził krytykę wobec stylu walki Daniela Rutkowskiego po jego ostatnim zwycięstwie na gali XTB KSW 92, odbywającej się w Gorzowie Wielkopolskim. Rutkowski zwycięstwa pojedynku z Julio Cesarem Neves został oceniony przez sędziów na korzyść 30-27. Kaczmarczyk, mający na swoim koncie zwycięstwo nad Rutkowskim w listopadzie 2023, nazwał walkę nudną i zasugerował ironicznie, że kolejne starcie Rutkowskiego powinno odbyć się z Łukaszem Harzewskim z przewidywalnym wynikiem klinczu. Kaczmarczyk od 2021 roku, walczący w KSW z bilansem 11-2, jest obecnie drugi w rankingu kategorii piórkowej. Proponuje Harry vs. Rutek. Oto kto kogo mocniej wepchnie w siatkę. Damian Mieczkowski szybko zakończył swoją walkę na gali XTB KSW 92 z powodu kontuzji ręki. Podczas pierwszych wymian z Dawidem Hoskiem Mieczkowski dostał złamania, co uniemożliwiło mu dalszą walkę. Po wydarzeniu podziękował za wsparcie, pokazując zdjęcie rentgenowskie ręki. Życie pisze różne scenariusze. Nic nie uderzy cię tak mocno jak życie. Nieważne jak mocno bijesz, ale ile jesteś w stanie znieść i nadal iść do przodu. Na tym polega zwycięstwo. Jeśli wiesz na co cię stać, rób to na co cię stać. Wrócę mocniejszy i bardziej zdeterminowany. Rewanż odbędzie się, a wtedy wezmę co moje. Czeka mnie operacja i rehabilitacja, lecz co mnie nie zabije, tylko mnie wzmocni i zbije jeszcze większą skałę. Teraz gratuluję zwycięstwa mojemu rywalowi. Gala XTB KSW 92, zorganizowana w Gorzowie Wielkopolskim, była premierowym wydarzeniem organizacji w tym mieście. Maciej Kawulski, współwłaściciel KSW, zapowiedział powrót marki do Gorzowa, co ogłosił na kanale Koloseum. Zdecydowanie piękna hala, mała, ale piękna, ustawna, wysoka. Dobrze się z takich wysokich miejsc ogląda widowiska w klatce i myślę, że świetna atmosfera, fajni kibice, także ja z przyjemnością tu spędziłem półtora dnia i z przyjemnością tu jeszcze powrócę. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Podczas drugiej walki wieczoru na gali XTB KSW 92 Piotr Kuberski, trzeci w rankingu wagi średniej, pokonał przez nokaut w pierwszej rundzie Michała Materle, piątego w rankingu. Po walce Kuberski wyraził chęć walki o pas mistrzowski, co skomentował Wojsław Rysiewski dla kanału Koloseum Super Express. Plan już jest mniej więcej trochę znany, że kolejnym pretendentem do tytułu będzie Damian Janikowski, więc walka Pawła Janikowski to jest coś, co będziemy pewnie wkrótce ogłaszać i myślę, że naturalne powinno być, że Piotrek zawalczy ze zwycięzcą. Do całego wywiadu odsyłamy na kanał Koloseum, link w opisie. W walce wieczoru gali XTB KSW 92 Jakub Wikłacz pokonał Zuriko Rzyżułę, walcząc do końca. Przed walką Wikłacz mówił o swoich aspiracjach dołączenia do UFC, wyznaczając nawet datę swojego potencjalnego przejścia. Jest data, jest jakbym... Postawiłem sobie rzeczywiście ten cel i tak jak uważasz, tak jest. Nie zdradzam tego, widzę to... Ale to jest też zależne od wielu czynników i ja wiem, że te czynniki wszystkie poukładam. Także tą datę, którą mniej więcej sobie ustawiłem, to spełnię. Jakub Wikłacz opowiedział o swoim kontrakcie w KSW, dzieląc się planami i aspiracjami z dziennikarzem. Kontrakt i wypełniam kontrakt. Jestem niezmiernie zadowolony, że mogę być tu, gdzie jestem, że to osiągnąłem i tak dalej, ale jest jakaś droga po prostu, którą mam przed sobą i sądzę, że ona tam mnie właśnie prowadzi. W rozmowie z Maciejem Turskim dla kanału sportowego Mateusz Borek został zapytany o możliwość rewanżu pomiędzy Tomaszem Adamkiem a Mamedem Kalidowem. Pojedynek ten zakończył się porażką Kalidowa z powodu kontuzji ręki. Borek, będący promotorem Adamka, przyznał, że otwarty jest na propozycję drugiego starcia. I będzie propozycja, jeśli się będą zgadzać warunki, bo na pewno teraz pewnie mielibyśmy jako team swoje warunki, trochę inne niż przy okazji pierwszej walki. Nawet nie mówię o finansach, tylko o takich pewnych warunkach brzegowych, to nie wykluczam, że
że taki rewanż mógłby się na koniec roku zmaterializować. W kontekście niedawnych emocji wywołanych wypowiedzią Tomasza Adamka, mówiącą o tym, że Mamed musi teraz ustawić się w kolejce oczekujących, jeden z właścicieli kanału sportowego, Mateusz Borek, ocenił jako niefortunną. Trochę się tak to wszystko niepotrzebnie rozlało. Sądzę, że Tomek w ogóle nie miał takich intencji, jakie zostały odebrane przez wielu dziennikarzy i zawodników, bo tam widzę, że nawet niektórzy zawodnicy MMA no idą moim zdaniem mocno za daleko, gdzieś tam określając go tak już w sposób taki nieprzyjemny, nieładny. Zaczęło się, mamy Janek na pewno nie zawalczył w 2024 roku. Ja nie wiem, czy w ogóle 50-letni Adamek to będzie myślał o walce w 2025 roku. Czy uważacie, że dojdzie do rewanżowego pojedynku między Mamedem Khalidowem a Tomaszem Adamkiem? Podzielcie się w komentarzach swoimi przemyśleniami na temat tego, czy chcielibyście zobaczyć rewanż oraz jakie zasady powinni nim rządzić. Mirosław Okniński również zdecydował się wypowiedzieć na temat Tomasza Adamka, który znalazł się w centrum krytyki ze strony środowiska MMA. Zobaczcie, co popularny łowca skór miał do powiedzenia na temat boksera. Adamek, ty nie fikaj, słuchaj, z zawodnikami MMA, bo tam widziałem, że coś gadałeś na Mameda, a Mamed do ciebie nie dzwonił. Słuchaj, zawodnicy MMA, taki Mamed, to cię papierowy mistrzu robi w minutę. W prawdziwej walce Mamed robi cię w minutę. Krzysztof Głowacki otrzymał statuetkę za nokaut roku 2023, którą wręczył mu Maciej Kawulski, jeden z właścicieli KSW. Głowacki w swoim debiucie już w pierwszej rundzie efektownie znokautował Patryka Tołkaczewskiego ciosem z dołu, kończąc pojedynek. Ja zrobiłem parę nokautów. Prawdopodobnie z jednej z lepszych pozycji możliwych na świecie, bo spod samej klatki. Ale jedno ci powiem, takiego jak ty nie widziałem nigdy i jest duża szansa, że już nigdy nie zobaczę. To jest nagroda, na ciebie 50 tysięcy ludzi głosowało. Gdzie? Nokaut roku. O kurde. Pozwól, że wyjmę. No i cieszę się, bo to najważniejsza nagroda. Nie było komisji, krytyków, tylko fani. Ale mega. Jestem mega dumny, zadowolony. A teraz co ja wymyślę? No nie, powiem ci szczerze, pozwolisz, ciężko wejdzie, jesteś ciężko ofiarą wejdzie własnego sukcesu. Także zobaczymy, gratuluję ci, ale dziękuję bardzo. Ostatnio napięcie wzrosło między Marcinem Różalskim a Mariuszem Grabowskim. Były zawodnik KSW otwarcie wyraził swoją opinię na temat szefa Gromdy, na co Grabowski stanowczo odpowiedział w najnowszym wywiadzie na kanale Fansportu TV. Panie Marcinie, pan Grabowski myślę, że przeżył dużo więcej jak pan i myślę, że pana opowiadanie o zasadach pana Grabowskiego, no to nie wypada, bo ja powiem szczerze, że mam dużo kolegów, dużo znajomych i nigdy żaden mój kolega się nie powstydził moim zachowaniem, a tak sądzę, ja zachowaniem tych moich kolegów. I ja wiem, co ja robiłem, ja wiem, co byłem i wiem, na czym polegają zasady. Mnie nie trzeba ich tłumaczyć. Pan nie musi nagrywać filmików, wykorzystywać mnie jako osoby. Ja nie jestem jakimś pomiataczem, tak jak pan sobie myśli, że pan będzie krzyczał i mówił, że jest fajnie, że tak. Ja powiedziałem jasno i wyraźnie, w Gromdzie są zasady i zawsze one będą. I pan Grabowski ma zasady i zawsze je będzie przestrzegał. I po raz kolejny powtarzam, niech pan śpi spokojnie, popka w Gromdzie nie będzie i myślę, że ten temat dzisiaj już utnijmy. Bo ja... Marcin Tybura odniósł zwycięstwo w walce wieczoru podczas gali UFC Fight Night, która miała miejsce 16 marca w Las Vegas, pokonując Taya Tuivasę przez poddanie w pierwszej rundzie dzięki duszeniu za pleców. Tybura aktywnie rozpoczął pojedynek, atakując serią ciosów i kopnięć. W odpowiedzi Tuivasa zadał potężne uderzenie, powodując rozcięcie na głowie Polaka. Tybura, dążąc do opanowania sytuacji, zbliżył się do rywala, choć Tuivasa zachował walkę w stójce. Po chwilowych trudnościach Tybura zdołał zaciągnąć przeciwnika do klinczu przy siatce. Skutecznie go obalił, przechodząc do półgardy, gdzie rozpoczął intensywną pracę, doprowadzając do poddania rywala przez duszenie. Globalny lider MMA UFC ogłosił w mediach społecznościowych przyznanie bonusu za wybitne występy na gali UFC Fight Night. Nagrody w wysokości dodatkowych 50 tysięcy dolarów otrzymało czworo zawodników za ich wyjątkowe osiągnięcia podczas gali. Marcin Tybura, Jacqueline Amorim, Macy Chasen, Jafel Fiu. Marcin Tybura, reprezentant klubu Ankos MMA, wyraził swoją wdzięczność w mediach społecznościowych za wsparcie otrzymane od swojego narożnika i menadżera, który przyczyniło się do sobotniego sukcesu. Znany jako Tybur podziękował także kibicom za niezachwiane wsparcie na drodze do zwycięstwa nad Tuivasą. Poddanie w pierwszej rundzie w walce wieczoru UFC. Jestem szczęśliwy. Dziękuję wam wszystkim za wielkie wsparcie. Ciężka praca przynosi rezultaty. Dziękuję mojemu zespołowi, Andrzejowi Kościelskiemu,
Kamilowi Umińskiemu, MMA Kartel i Slimowi Trabelsi. Jairzinho Rozenstrike, który wcześniej dwukrotnie miał mierzyć się z Marcinem Tyburą, wyzwał Polaka na walkę po jego ostatniej wygranej. Tybura odniósł się do tego wyzwania podczas konferencji prasowej po gali. Myślę, że jestem zawodnikiem, który nie odrzuca walk, więc jeśli UFC będzie tego chciało, nie ode mnie to zależy. Ale jeśli UFC będzie chciało takiej walki, to się na to zgodzę. Wolałbym jednak kogoś z wyższym miejscem w rankingu. Czuję, że jestem mu winny walkę, bo mieliśmy się bić jakiś czas temu. Później mieliśmy kolejny termin i wypadłem z pojedynku, bo miałem problemy zdrowotne. Może właśnie taki pojedynek musimy zrobić. Islam Makhachev krytykował Michaela Chandlera za oczekiwanie na walkę z Conorem McGregorem, uważając, że Chandler trwoni lata swojej świetności w bezczynności. Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że walka Chandlera z McGregorem się odbędzie, ale w tej sytuacji Chandler wygląda bardzo źle, bo ile lat już czeka na tą walkę. Każdej nocy kładzie się spać i marzy, zawalczy z Conorem McGregorem. Człowieku, nie jesteś już młody, masz szansę się z kimś zmierzyć, zarobić trochę kasy, a po tym możesz zawalczyć z Conorem. Chandler i tak przegrał ostatnią walkę. Przegra jeszcze jedną, zgarnij wypłatę. Może jak przegrasz kolejny raz, Conor to zobaczy i pomyśli: och, okej, mogę tego gościa pokonać. To dobra walka dla fanów, ale w dywizji nie oznacza nic. Islam Makhachev wyraził niezadowolenie z konieczności odrzucenia walki z Leonem Edwardsem na UFC 300 z powodu Ramadamu, mimo zainteresowania zdobyciem drugiego pasa mistrzowskiego. Nie było to możliwe, bo mamy teraz Ramadam. Miesiąc będę pościł, nie mogę trenować w Ramadanie, to bardzo ciężkie. Musisz pościć, gdy wschodzi słońce i nie jeść cały dzień. Możesz jeść tylko 5 czy 6 godzin dziennie. Trening jest wtedy bardzo ciężki. Pytałem Aliego, czy mogę przesunąć UFC 300 o 2 tygodnie, wtedy byłbym gotowy, ale nie było to możliwe. To była dla mnie wymarzona walka. Nie byłem jednak w stanie wystąpić na UFC 300, więc jestem z tego powodu bardzo zdenerwowany. To wielka sprawa. Wielka walka z Leonem Edwardsem o drugi pas mistrzowski. Przegapiłem szansę i szczerze mówiąc jestem wkurzony. Mam nadzieję, że pewnego dnia znowu do mnie zadzwonią z takim zestawieniem. Max Holloway podszedł bardziej profesjonalnie do zwiększenia masy ciała przed swoją drugą walką w wadze lekkiej, co podkreślił na swoim kanale YouTube. Wyzwaniem nie jest nabranie masy. Wyzwaniem jest przybranie w odpowiedni sposób. Może być to trudne, ale świetnie sobie z tym poradziliśmy. Sporo jem, trenuję siłę i wytrzymałość. Wyciskam dużo ciężarów. Każdy może nabrać kilogramów. Przed moją ostatnią walką w dywizji lekkiej nabrałem kilogramów, ale w nieodpowiedni sposób. Więc teraz robimy to jeszcze raz, odpowiednio. Nabieram zdrowej masy i chyba to widać. Nie mogę się doczekać, aż wszyscy to zobaczą 13 kwietnia. Wszyscy mówią o tej wadze. Pytają mnie, jak się z tym czuję. Oczywiście, w wadze lekkiej mogę jeść. Mogę jeść, jeść, a potem jeść jeszcze więcej. Więc jest świetnie. Czuję, że z jedzeniem, regeneracją idzie mi tym razem znacznie lepiej, bo nie muszę za bardzo podążać za dietą i zrzucać ileś kilogramów. Wciąż będę ścinał do limitu wagi lekkiej, bo trochę przybrałem. Ale sam fakt, że mogę jeść więcej, znacznie więcej, to zawsze wspaniałe. Nate Diaz wyraził wsparcie dla Conora McGregora, komentując jego obecną sytuację i niską aktywność w oktagonie. Diaz, odnosząc się do własnych doświadczeń, zauważył prawdopodobieństwo w traktowaniu przez UFC, nawet zanim McGregor dołączył do organizacji. Miałem tak samo jak Conor. Nie był nawet jeszcze w organizacji. Chcą, żebyś umarł, zanim skończysz swój kontrakt. Nikt ci nie pomoże poza tobą. Wolność dla Conora. Dzisiaj jest Dzień Świętego Patryka. Ian Macchiato Gary odpowiedział na wyzwanie Colby'ego Covingtona, apelując, by ten przestał wyzywać jego żonę i zaproponował walkę w UFC. Gary, znany jako The Future, na swoim profilu społecznościowym wezwał Covingtona do skoncentrowania się na sportowej rywalizacji zamiast ataków osobistych. Colby Covington, nie jesteś w pozycji, w której będziesz mi mówił, co mam robić ze swoim życiem. Będziesz robić, co ci powiem. Postawiłeś mi 3 warunki i żaden nie dotyczy walki. Za każdym razem mówisz o mojej żonie. Nie wiem, jaki byłeś wychowany, ale kobiety nie są własnością i na pewno nie są trofeami. Powinieneś skupić się na mnie. To ja wejdę z tobą do oktagonu. To ja zrobię ci dziurę w głowie. Przestań zmieniać temat i nie wspominaj o mojej żonie. Nie jesteś ulubieńcem ludzi z USA. Jesteś najlepszym, średnim zawodnikiem. Jesteś jedyną osobą w UFC, która przegrała 3 walki o pas mistrzowski. Nie masz nawet na swoim koncie wygranej z kimś z obecnego topu. Colby, czemu miałbym z tobą zawalczyć? Mam jeden powód. Wyzywam cię na pojedynek typu odchodzę. Kiedy to jeden z nas będzie musiał to przyznać w walce. Ktokolwiek to powie, musi przejść na emeryturę. Zdejmuję rękawice, zostawię w oktagonie i żegnam, przyjacielu. Będę ostatnim rozdziałem w twojej historii porażek. Pozbędę się Colby'ego Covingtona w UFC i sprawię, że MMA znowu będzie wielkie. Teddy Atlas podkreślił, że umiejętności bokserskie Sina O'Malley'a, takie jak praca nóg, kombinacje ciosów i kontrataki, pozwoliłyby mu konkurować z profesjonalnymi bokserami w ringu. Nie nazwę go Stójkowiczem.
Myślę, że pobiłby wielu profesjonalnych zawodników. Pobiłby wielu profesjonalnych bokserów. Jest tak dobry w boksie. Jego praca na nogach jest tak dobra. Jego umiejętności zadawania ciosów, kombinacje, które są tak poprawne technicznie. Jego ciosy są tak szybkie. Jego ringowe IQ jest tak wysokie. Tak dobrze zauważa ciosy. Widzi wszystko. Wspaniale kontratakuje. Jest urodzonym kontratakującym. Ma długi jab i wie, jak z niego korzystać, aby ustawiać sobie ciosy. Dobrze rozumie swój zasięg. Kontroluje ten zasięg bardzo dobrze. Nie tylko przez pracę na nogach, ale też przez wykorzystywanie pełnej długości swoich ciosów. Kius D'Amato powiedział mi: Teddy, kiedy gość zdobywa tytuł mistrzowski, z automatu staje się 30% lepszy. I wiecie co? To trochę straszne, ale O'Malley wygląda na 30% lepszego. O tyle bardziej solidnego, równego, konsekwentnego. Poprawił się. Merab Dvalishvili, czołowy pretendent z dywizji kogucie UFC, poczuł się niedoceniony, gdy jego nazwisko zostało pominięte w dyskusji o walce o tytuł mistrzowski przeciwko Sinowi O'Malleyowi na rzecz Umara Nurmagomedowa. Gruzin po 10 kolejnych zwycięstwach w UFC i dominacji nad Henrym Kejudo uważa, że włączenie Nurmagomedowa do rozmów o mistrzostwie jest brakiem szacunku. Jest taki gość z Dagestanu, dobry fighter, ale nie walczył z nikim. Walczył z jakimś debiutantem, a teraz chce walczyć o pas. To tak nie działa. Myślę, że to brak szacunku. Są inni goście, którzy mają długą serię zwycięstw. Powinien się z nimi zmierzyć, a potem powinien walczyć z kimś z czołowej dziesiątki, potem czołowej piątki, a potem walka o pas. Walczyłeś z nikim, a teraz chcesz walki o pas? Jest dobrym gościem, lubię go, szanuję, ale gada bzdury o mnie, gada bzdury o wszystkich. Wyzywa gości z czołówki, jest dobrym zawodnikiem, ale bez przesady. Brachu, musisz się zmierzyć z kimś dobrym. Kto ma wiedzieć, czy jesteś dobrym fighterem, czy nie? Nikt cię jeszcze nie przetestował. Walczyłeś z debiutantem, bez przesady. Scott Coker, były szef Bellatora, organizacji, w której Michael Venom Page rozwinął swoją karierę, wyraził zadowolenie z udanego występu Page'a w UFC. Coker obserwował debiutancki pojedynek Page'a na UFC 299 przeciwko Kevinowi Hollandowi i cieszył się z dobrej dyspozycji Venoma, a także z faktu, że Page miał okazję zaprezentować swoje umiejętności szerszej publiczności. Byłem tak szczęśliwy. Napisałem do niego: idź i pokaż temu chłopcu, o co w tym wszystkim chodzi, bo wygadywał na ciebie. Ostatecznie nie chodzi o to, pod jakimi literami federacji walczysz. Ostatecznie jesteś świetnym fighterem albo nie, a Michael Venom Page jest świetnym fighterem. Jest jednym z moich ulubionych sportowców, bo jest w stanie robić rzeczy, których inni nie potrafią. Ilu potrafi walczyć tak jak on, nokautować ludzi tak jak on to zrobił? Jasne, miał parę porażek, ale wszyscy w tym sporcie przegrywają, oprócz Khabiba Nurmagomedowa. Ale jeśli jesteś Khabibem, to jesteś na innym poziomie. Michael jest bardzo utalentowany. Cieszę się, że wygrał. Coker oglądał debiut swojego długoletniego zawodnika na UFC 299 przeciwko Kevinowi Hollandowi i był zadowolony z powodu dobrej formy Venoma oraz tego, że mógł on pokazać się w większej publiczności. Wszystko sobie podliczam. Kiedy sprzedaliśmy Strikeforce'a federacji UFC przed transakcją, Dana mówił: och, ci goście są do bani. Strikeforce ma najgorszych zawodników na świecie. A ja siedzę i sobie naliczam. Okej, wygrywamy 7-1, teraz 8-1, 9-2 i tak dalej. Myślałem sobie: okej, czyli ci wszyscy fajterzy są do bani, ale kopią twoich zawodników po dupskach. Jak dla mnie, tu chodzi o fajterów. Wypromowaliśmy wielu z najlepszych zawodników na świecie. Zrobiłem to w Strikeforce, zrobiłem to w Bellatorze i zrobię to ponownie, gdziekolwiek się udam. Jeśli podobał ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.